Jestem maratonką. Kiedy myślę o bieganiu w maratonach, to zawsze myślę o emocjach. I wiem, że bardzo często ludzie kojarzą maraton głównie z wysiłkiem fizycznym i z aktywnością sportową, ruchową, a ja w dzisiejszym odcinku chciałam Wam pokazać maratony przez pryzmat emocji, czasem właśnie bardzo trudnych, a jednocześnie chciałam Wam pokazać maratony jako możliwość realizacji siebie, dojścia do zdrowia i poczucia, że osiągnęliśmy coś ważnego w naszym życiu. Bo każda osoba, która biegnie maraton, doświadcza jednego ważnego zjawiska – samotności długodystansowca. A to jest piękny czas, który pozwala nam na spotkanie się z własnymi emocjami, na wiele przemyśleń, wiele decyzji i widziałam niejedną osobę, która podczas maratonu, zakładając koszulkę, biegła ku jakiemuś celowi. I spełnienie tego celu, tego marzenia może przynieść nam w naszym życiu niesamowitą radość i spełnienie. I o takiej właśnie mieszance emocjonalnej podczas maratonu opowiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Menadżer sercem jest dla Ciebie, bo dotyczy emocji, zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę Ci stać się mamadżerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych. Bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek. Nasze dzisiejsze spotkanie dotyczące maratonów, a przebiegłam ich 14, więc myślę, że trochę wiem o bieganiu w maratonach i o wytrwałości. Będzie dotyczyło takich zagadnień jak właśnie emocje, ale również opowiem o tym, co mi pomogło przygotować się do pierwszego maratonu i w ogóle w nich wytrwać. Opowiem o moim dlaczego, bo nasze dlaczego jest bardzo kluczowe, powiedziałabym, w bieganiu. No i oczywiście powiem na końcu też, czego się nauczyłam, czyli co dało mi bieganie w maratonach. A zatem, jeśli myślę o maratonach, to myślę o emocjach. Jeśli myślę o maratonach, to myślę o mindsetie i nastawieniu. Jeśli myślę o maratonie, to myślę również o ćwiczeniach fizycznych. I dzisiaj z pełną świadomością, ale mogłabym to już powiedzieć po pierwszym przebiegniętym maratonie, że połowa przygotowania to jest przygotowanie fizyczne naszego ciała, a druga połowa to jest nasze przygotowanie i nastawienie mentalne. I pamiętam, jak przygotowując się do pierwszego maratonu, usłyszałam takie zdanie: pamiętaj, Tatiana, że maraton się leci głową. To jeszcze wtedy nie do końca wiedziałam, o co chodzi, ale rzeczywiście tak jest. Ja przygotowania do swojego pierwszego maratonu zaczęłam w wieku 36 lat. To było kilka miesięcy po tym, jak urodziłam moją córkę. Jakie było moje dlaczego? Było ich kilka. Pierwsze moje dlaczego to było takie, że poczułam, że ja nie chcę oklapnąć. Ja nie chcę być taką mamą, która siedzi zatroskana, załamana, ma dużo wymówek i pogłębia swoją rolę ofiary. I mówię o moich odczuciach, o moim dlaczego, bo to jest bardzo, bardzo osobiste. Każdy z nas ma swoje. Ale pamiętam, że pierwsze moje dlaczego było właśnie takie. Drugie moje dlaczego było takie, że chciałam coś osiągnąć. Ponieważ wtedy, kiedy urodziłam moją córkę, to miałam za sobą bardzo, bardzo burzliwy czas, trudny czas. Bo pamiętam, że dopadł mnie po porodzie taki marazm, nie wiem, czy to była depresja poporodowa, ale coś bardzo zbliżonego, ale też oczywiście było to związane z tym, że będąc w ciąży dowiedziałam się, że umiera moja mama i ona też umarła wtedy, kiedy byłam tuż przed porodem, więc dla mnie to był taki trudny czas i ja potrzebowałam czegoś, co mnie wyrwie z tego marazmu, potrzebowałam czegoś, co spowoduje, że wróci do mnie życie, że będzie mi się chciało chcieć. No i jeszcze jedno dlaczego. To było takie, że chciałam poczuć,
że ja coś umiem, że ja potrafię, że ja potrzebuję małego sukcesu, który mi pokaże, że ja się naprawdę nadaję do większych rzeczy. I z takim, że właśnie dlaczego razy 3, 4, zaczęłam przygotowania do maratonu. Ale one się zaczęły jeszcze krok wcześniej, ponieważ po urodzeniu mojej córki postanowiłam w wieku wtedy 36 lat udać się na AWF do Katowic i ukończyłam tam kurs instruktora fitness. Jednocześnie też zaczęłam pracować jako instruktor jogi, a potem postanowiłam, że pójdę na trening personalny. I to wszystko było mi potrzebne tylko dla jednej rzeczy, dla mojej jogi, ponieważ ja potrzebowałam dokumentów i potrzebowałam wiedzy też z zakresu anatomii do tego, aby móc prowadzić takie zajęcia przy różnych projektach, które realizowałam. Ponieważ zawsze bliska była mi bardzo holistyka, no to założyłam, że oprócz tego, czego uczymy się biznesowo, oprócz tego, jak pracujemy z własnymi emocjami, to też praca z ciałem przy tym wszystkim jest potrzebna. A ponieważ sama wiele lat chodziłam na jogę i przymierzałam się do tego, no to właśnie wtedy nastąpił też taki czas. I na którymś z egzaminów, chyba na trenerze personalnym, pamiętam, że mieliśmy wtedy do zaliczenia test Coopera, test biegowy. Ja sobie uświadomiłam, że ostatnio biegałam w podstawówce i wtedy byłam całkiem niezła w te klocki. To były takie biegi przełajowe wtedy, na chyba jakieś 3 czy 2-3 kilometry i pamiętam, że nawet brałam udział i reprezentowałam moją szkołę. Ale to był talent zakopany, z którego w ogóle nie korzystałam. I w tym momencie przeprosiłam się ze sportem i z bieganiem, bo stwierdziłam, że jeżeli mam zdać ten test Coopera na całkiem przyzwoitą ocenę, bo takie było założenie programu, to muszę zacząć biegać. I zaczęłam totalnie od zera. Mój przykład biegania w maratonach to klasyczna, taki książkowy wzór from hero to zero. No, zaczynałam od zera. Uczyłam się od początku i to co mi pomogło przede wszystkim przygotować się, to po pierwsze, nie napinałam się. Dałam sobie czas, stwierdziłam, że zrobię to zgodnie z jakimiś panującymi zasadami i naukami. Będę już korzystać z wiedzy ludzi, którzy to zrobili i zaczęłam powoli wchodzić w środowisko biegaczy. Wtedy też w moim mieście, w którym mieszkałam, rozwinął się taka grupa, klub biegowy, więc tam też byli ludzie, którzy już mieli swoje półmaratony, 10 km, półmaratony i też przygotowywali się do maratonów. Wtedy też dowiedziałam się, że przede wszystkim nie każdy może biegać w maratonach, bo są ludzie, którzy nie mają predyspozycji też fizycznych do tego, żeby być długodystansowcami, ale są na przykład świetni w tych dystansach krótszych. Na piątkę, na dyszkę, czy w ostateczności na półmaraton. No i tak też się zadziało u mnie. Ja zaczęłam biegać na takich moich tutaj niedalekich trasach, najpierw kilometr, potem dwa. Pamiętam, jak ucieszyłam się, jak przebiegłam taką trasę, którą sobie wyznaczyłam. Ona miała 1,5 kilometra w jedną stronę, więc przebiegłam i w jedną, i w drugą bez przerwy. I to był mój wielki, wielki sukces. Czytałam książkę. Pamiętam tą książkę, ona się nazywa Mój pierwszy maraton. Tam się dużo rzeczy nauczyłam i przygotowywałam się zgodnie ze sztuką. Zwiększałam ilość kilometrów. Cała ta przygotówka moja trwała 9 miesięcy. Zaczęłam tak fizycznie z kartką, z treningami, ze wszystkim w styczniu, a we wrześniu miałam swój pierwszy maraton, mój debiut był we Wrocławiu. I po tym pierwszym maratonie stwierdziłam, że rzeczywiście to jest coś fajnego, choć cierpiałam, choć doświadczałam zjawiska ściany, o którym zaraz opowiem, to jak skończyłam i ubiegłam na metę, to powiedziałam sobie fajnie, czyli ja chcę zrobić coś, co nazywamy koroną maratonów polskich. To jest taka nagroda za to, że ktoś zdeklaruje się, że w przeciągu 2 lat kalendarzowych przebiegnie 5 maratonów i to są takie konkretne wyznaczone maratony, to jest Dębno, Wrocław, Poznań, Kraków i Warszawa. Chyba nie zapomniałam o żadnym. I tak się też stało, przygotowywałam się do nich, przebiegłam, zdobyłam, zrobiłam. Ale pamiętajmy, to co jest najważniejsze, to czego ja się nauczyłam, to jest praca z emocjami. Bo podczas biegu, kiedy masz czas, kiedy rozmyślasz o różnych rzeczach, kiedy dopadają cię słabości, kiedy co chwilę twój umysł podpowiada ci daj spokój, ale usiądź sobie, ale przerwij, ale przecież cię boli, ale przecież już nie dasz rady, to wiesz, że on oszukuje. Nawet zjawisko ściany, którego doświadczamy, jest też w dużej mierze związane z naszym mindsetem, bo przychodzi taki moment, ta ściana to jest moment, kiedy biegniesz, 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 wszystko jest ok, lecisz ustalonym tempem,
a nagle w którymś momencie ciach, tak jakby ktoś wyłączył ci wtyczkę. Nie masz siły. Wkładasz tyle samo wysiłku, jednocześnie praktycznie niemalże idziesz, a nie biegniesz. Ale to jest zjawisko, które się pojawia, nie zawsze, ale my go możemy, ja to zawsze mówię, można swoją ścianę przebiec. Czyli mając jej świadomość, wiedząc, że właśnie teraz jej doświadczamy, trochę ze sobą pogadać. I rzeczywiście tak się dzieje. Nagle się okazuje, że na, nie wiem, 32, 3 kilometrze mówimy sobie, ja nie dam rady, ja w ogóle nie mam siły, opadam, w ogóle to jest koniec, chyba zejdę z trasy. Po czym jak sobie ze sobą pogadamy, jak pobędziemy z tym, wiemy, że to minie, to nagle się okazuje, że jest 37 kilometr, a my dostajemy skrzydeł i biegniemy, tak jakby ściana się rozlazła. Oczywiście mówię teraz w wielkim uproszczeniu, bez wchodzenia w jakieś fizjologiczne tutaj aspekty, natomiast nasz mindset jest tutaj kluczowy, bo gdybyśmy nie mieli odpowiedniego nastawienia, to nie przebieglibyśmy tej ściany, po prostu by nas zatrzymała. Ale maratończyk w trakcie tych przygotowań też wyrabia sobie ten mindset. Po prostu to się zaczyna dziać. Gdybym miała odpowiedzieć na pytanie, czego się nauczyłam, to przede wszystkim nauczyłam się pokory. Pokory do siebie, pokory do tego, co nas otacza, pokory do swojego ciała, pokory do życia. Nauczyłam się cierpliwości, ale też rozwinęłam w sobie bardzo mocno samodyscyplinę. Rozwinęłam w sobie kotwiczenie pewnych stanów emocjonalnych, które pomagały mi wyjść na trening wtedy, kiedy tak bardzo mi się nie chciało. Bo wiecie, co jest najtrudniejsze w każdym treningu, nie tylko w tym biegowym? Wstać z kanapy i na niego wyjść, bo potem to już jest zawsze z górki. Więc pomagało mi to bardzo, bardzo. Przede wszystkim nabrałam pewności siebie, że umiem, że potrafię, że jeżeli przezwyciężyłam swoją głowę w tak ważnych momentach, w tak trudnych, w takich czasami wydawało mi się nie do udźwignięcia, to znaczy, że w innych sytuacjach też sobie poradzę. Mamy poczucie takiej sprawczości i kontroli nad własnymi emocjami. No i myślę sobie, że nauczyłam się też odpuszczać, bo czasami, kiedy byłam bardzo zmęczona, wiedziałam, że teraz zrobienie tego treningu nic nie wniesie, to po prostu go odpuszczałam, a za to wiedziałam, że mogę zrobić dwa w innym czasie, żeby to nadrobić. Ale dawałam sobie też taką wewnętrzną zgodę do takiej pracy, chociażby z poziomu pracy z celami, że głęboko, głęboko dawałam sobie prawo do tego, że być może któregoś z tych maratonów nie ukończę. I to nie będzie koniec świata i tragedia. I wtedy właśnie zdałam sobie sprawę, że jak dajemy sobie wewnętrzne, głębokie prawo do tego, że z jakiegoś powodu mogę czegoś nie zrobić czy nie ukończyć, to wcale nie działa to na nas demotywująco, nie szukamy wtedy wymówek, tylko wtedy robimy to z lekkością, bez napinki, że muszę za wszelką cenę, bo jak nie, to co? Na ogół, jak sobie zadamy pytanie, no dobra, jeżeli tego nie zrobię, to co? Co się stanie? No i w ostatecznym rozrachunku odpowiedź często brzmiała: no właściwie to nic się nie stanie takiego wielkiego. Jeżeli ktoś z Was myśli o bieganiu albo myśli o tym, żeby może czegoś doświadczyć nowego, może potrzebujesz spotkać się z własnymi emocjami, może potrzebujesz udowodnić sobie, że umiesz, potrafisz, że masz możliwość, to ja zawsze gorąco zachęcam, spróbuj. Ale powtarzam to zawsze bardzo ostrożnie. Bieganie nie jest dla każdego. Może ktoś jest dobry na piątkę albo na dyszkę. Może Twoje maksimum to półmaraton. Nie musi być maraton. Oczywiście nie zapominajmy, że jest jeszcze bardzo dużo ultra, biegów ultra, które są ponad 42 km, więc każdy z nas ma swoje maratony do przebiegnięcia. Ale jedną rzecz, którą mogę zapewnić, nawet jeżeli zdecydujesz się na bieganie, albo nawet na truchtanie, albo nawet na power walk, albo na slow jogging, bo tych metod jest bardzo dużo, ja wszystkie je próbowałam, to pamiętaj o jednej bardzo ważnej rzeczy. Każdy taki bieg, start w jakichś małych, najmniejszych zawodach, to tak naprawdę nie jest ściganie się z innymi, tylko to jest ściganie się z samym sobą. Po to, żeby dać sobie pewną wartość, żeby pokazać, udowodnić też samemu sobie. Zobacz, potrafisz. Dlatego, że podczas biegania, oczywiście innych aktywności też, uruchamiają się w nas niesamowite ilości endorfin. Wychodzą z nas różne emocje. Ja na przykład, jako ciekawostkę podam Wam, dowiedziałam się, że wiem, co to jest złość i jaką złość daje siłę. Jak widziałam kogoś, kto mnie wyprzedzał i byłam taka na siebie zła, że nie umiem docisnąć chociażby na chwilkę, a wiem, że mogłabym,
to ta złość dodawała mi na chwilę kopa i ja to robiłam. To jest też odpowiednie i umiejętne zarządzanie tą złością, odpowiednie jej ukierunkowanie. Ale też odkryłam w sobie jedną rzecz. Zawsze myślałam o sobie, że nie jestem rywalizacyjna, że rywalizacja powodowała jedną rzecz. Ja od razu chowałam głowę w piasek i uciekałam. A nagle po którymś maratonie zauważyłam, że to może ja zacznę powoli wyprzedzać te osoby, które gdzieś tam są przede mną. I tak naprawdę to ja to robiłam sama dla siebie, żeby sobie zobaczyć. Wyznaczam sobie mały cel, taką dziewczynę czy osobę inną, która tam przede mną biegnie i myślę sobie, ok, daję sobie jeszcze chwilę, zaraz ją łyknę. I tak sobie łykałam i różne techniki stosowałam, potem się bawiłam tym, aż w ostateczności, jak zrobiłam i koronę maratonów i przebiegłam jeszcze kilka innych, to przyszedł taki czas, kiedy zaczęłam czerpać z tego jeszcze większą radość i przyjemność, ponieważ zaczęłam uprawiać turystykę biegową. Czyli wybierałam sobie takie destynacje, gdzie mogłam być na urlopie i przy okazji też mogłam przebiec maraton. I otworzyły mi się wtedy piękne, nowe możliwości, okoliczności pięknych europejskich stolic, ale też potem wyszłam poza Europę i takim zwieńczeniem i ukoronowaniem właśnie też moich marzeń, bo dostałam odwagi do tego, żeby marzyć, było przebiegnięcie maratonu w Dubaju. To było coś wyjątkowego w zupełnie różnych okolicznościach przyrody. Dało mi niezwykłą satysfakcję, bo to był trudny bieg. Tam, wiecie, no w Dubaju są dwie pory roku, summer and hell. Więc to był styczeń, więc to było summer, ale było ciężko, było duszno. No to jest zupełnie inny klimat, ale to było dla mnie takie wyjątkowe, bardzo egzotyczne jak na tamten czas. I byłam z tego bardzo, bardzo zadowolona. Czy dzisiaj biegam? Dzisiaj nie biegam, raczej sobie truchtam, bardzo dużo chodzę, ale kocham inne aktywności. Kocham inne aktywności, dużo uprawiałam crossfitu, teraz bardzo dużo robię treningów personalnych na siłowni z moim trenerem, Bartoszem, zwanym Bartkiem, który jeśli mnie słucha, to go serdecznie pozdrawiam. I to on też trochę mnie dzisiaj zainspirował do tego, żeby nagrać odcinek o maratonach, bo dużo o tym rozmawialiśmy. Więc ten odcinek dedykuję właśnie Tobie. Moi drodzy, czy jest dobry czas, żeby zacząć biegać w maratonach? Zawsze jest dobry, bo widziałam kategorie wiekowe 30, 40, 50, 60, 70 i każda z nich była tak samo oblegana. To nie jest tak, że w tej kategorii jest jakaś rażąca ilość, mniejsza liczba osób. W każdej jest bardzo dużo. I naprawdę z pięknym, ale z pięknym takim podziwem patrzyłam na wszystkie te osoby, które biegały w maratonach i to były te osoby, które były 60 i 70 plus, pięknie się trzymające, pięknie sobie biegnące swoim tempem. I tak sobie myślałam, myślę sobie, że ja też chcę taka być. Może ja kiedyś wrócę do biegania w maratonach, do truchtania, nie wiem, nie deklaruję się. Kocham też inne aktywności sportowe, ale myślę sobie, że całe to moje bieganie, które zajęło mi jakieś 7 lat, było niesamowitą dawką i radości, i ekscytacji, i smutku, bo też dużo się uryczałam na tej trasie, szczególnie jak wpadałam na metę, bo to właśnie emocje z nas wychodzą. Ale nabrałam takiej pewności do tego, że umiem, że potrafię, że mój mózg mnie oszukuje i ja tutaj rządzę, że tego nie dałaby mi chyba żadna inna lekcja czy doświadczenia. Także polecam, ale z ostrożnością. Jeśli ktoś chce, to rzeczywiście jest to świetny kierunek. Zachęcam, spróbuj. From zero to hero jest możliwe w każdym wieku. Albo spróbuj czegoś innego, albo spróbuj krótszych dystansów. Natomiast zawsze i z całego serca i każdego będę zachęcać do aktywności sportowej, bo to wpływa też na to, jak się czujemy każdego dnia. Aktywność fizyczna bardzo mocno wpływa na naszą emocjonalność. Jak chcemy zmagać się z jakimiś problemami dnia codziennego, chociażby w naszym życiu zawodowym, to uprawianie sportu jest bardzo, bardzo wspierające. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, kochani. Mam nadzieję, że co niektórych zainspirowałam, może innych przekonałam. I jestem ciekawa, czy zaimplementujecie, czy weźmiecie coś dla siebie i czy wyruszycie w swój pierwszy kilometr. Pozdrawiam, cześć, trzymajcie się, Tatiana. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z Tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na LinkedInie z hashtagiem bez kija w tyłku. A także możesz odwiedzić moją stronę tatianagalińska.pl. Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menadżer Sercem. Do zobaczenia, Tatiana.